Hej, cześć, witajcie na kolejnym filmie. Dzisiaj robimy opening mikołajkowych prezentów. Oczywiście jest ich więcej, ale stwierdziłam, że tylko te, które są związane z końmi. No nie wiem, czy to jest związane z końmi, ale dobra. I w sumie możemy sobie zostawić ten zestaw na koniec. I zajmiemy się tym, albo nie tym, żeby było końsko jak najbardziej. To jest szkicownik. Ode mnie na mikołajki klasowe. Młody artysta. Nie widać tego. Kto normalnie taką białą czcionkę robi? No i będę sobie rysować, może gdzieś tam będę wstawiać na Instagrama. Tu macie moją nazwę Instagrama. I czemu tu jest karton? Aha, dobra. Nie, to jest brązowy papier. Z takim prestiż szkicownym. Okej, okay, dobra, odkładamy to tu. Magic Brush. Też ode mnie na mikołajki klasowe. Jak ktoś nie wie, co to jest Magic Brush, to pokroję. O. Masz, test. Może będziesz mogła tam... Taki niebieski. No bo oczywiście niebieski. W sumie nie wiem, czy będę nie było na innych kolorów. Aha. Nie wiem, czy będę na koniach w najbliższym czasie, bo moja mama mówiła, że widziała relacje niegruszki na Instagramie, że tam jest podobno lawina błota, więc nie będziemy tam jeździć raczej na razie. I mamy, słuchajcie, halter dla Hobby Horsa. Też ode mnie i ja go zrobiłam. Ale wiecie, co jest najlepsze? Nie umiem wiązać halter. Nauczycie. Czekajcie. Nie, ja to chcę sama zrobić. Tak. 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 Supełek. Nie umiem inaczej. Pokaż. Pochwal się wiedzą. W sensie, ja to tak wiążę, ale wiem, że są inne jeszcze sposoby. No to tak. Tu wchodzi koński pyszczek. I to jest jakby z tej strony, to jest z tamtej. Przerzucasz koniowi nad ucho. Wchodzisz tu. Idziesz jakby do zadu, do góry i przez dziurkę znowu jakby w stronę zadu. I jest pięknie zawiązany halter. Dobra, teraz ja. Dobra, nauczyłam się wiązać halter. I teraz... I teraz otwieramy. Twoja ulubiona taśma, ale rób to tutaj, żeby była asymetria z otwierania. No. Jak to Kamil mówił, ważymy, trzeba jeszcze powąchać. Dobra. Gdzie jest początek tej taśmy? Jestem mistrzem w odklejaniu takich taśm. O nie, rozerwałam jeden. O, za późno. Rzuciła we mnie nożyczkami. Dobra, otwieramy. Zmyro otwieranie. Jak się mam teraz zrobić? Pokazać do kamerki. Nie, musisz wywalić. O nie, zapomniałam. Składanie boksu szlejcha. Najgorsza rzecz. Ja mogę to zrobić. Naklejki będą? Są naklejki? Nie ma naklejek? Niemożliwe. Koń na koniec. Tak? Koń na koniec. Są. Zawsze w zestawie szlejchowym musimy. Koń na koniec. Naklejki. Otworzę konia. I pokażę go teraz na końcu. Teraz. Chociaż nie, w sumie na koniec. Męczarnia z boksem. Po prostu składanie boksu w szlejchu. To jest najgorsza możliwa rzecz, jaka może być. No po prostu tego się nie da. Nie da się po prostu tego wczepić. No po prostu się nie da. Jestem białym angielskim koniem. Białym, nie siwym, chociaż w sumie nie wiem, jaki to jest. Siwy z... Czemu on ma blond grzywę? Ale pa, ma szarą sierść na nosie, nie zwracać uwagi na moje popisane ręce. Białą jakby, szarą tutaj skórę, co nie? A białe konie mają różową. Więc... Jest siwy koń, siwy. Siwy. Jezu. No i ma on tutaj swój taki boks. Czemu nie dali w ogóle jabłek do tego? Jakby on będzie głodować, ale mniejsza. No i ma tu swój ten boks, nie? I tu sobie żre, i tu sobie...
nie chcę wyjść. No i se tu wychodzi i se tu żyje i se nie wiem co. No patrzcie, to jest technologia. Patrzcie, to normalnie zamyka się tak, a to jest tutaj taka. Wow, nikt tego nie wiedział naprawdę. No ty to kopałaś. No to nie tak robią. Ale patrz jaki to jest brylliant, że tu się otwiera i to może być tak i to może być tak. Albo może być w drugą stronę. Tak. A to nie ma sensu, ale dobra. Dobra, naraj. Kończymy ten odcinek. Dobra, jednak jeszcze nie kończymy odcinka, bo mamy przymierzyć halter na Hobby Horse'a. Ścić. Oj. Nagrywować. Dawaj na Marsa. Okej, okay, mierzenie haltera. Wow, ma w końcu głowie. Jezu. Dobra, nie ważne. Udaję, że tego nie usłyszałam, nie? Nie, skapałam się dopiero po tym, co powiedziałam. Zaśka, to będzie na YouTubie. No dobrze to robisz. Nie. Ach, też się wywrócił. Bo zapięcie powinno być jakby... No dobra, jednak Zosiek doszedł do wniosku, że halter był zakładany dobrze i że marnuje mój czas. Ale ogólnie to pasuje. Tylko najwyżej będzie trochę luźniej. Pięknie.